Podsumowanie konkursu Nagrody Solidarni z Ukrainą to wyjątkowy w Opolu czas, ponieważ tak naprawdę tym wydarzeniem chcemy pokazać, przedstawić, zapromować i podziękować. Podziękować wszystkim osobom, które pomagały i pomagają nadal. To są osoby indywidualne, ale to są też instytucje publiczne, to są podmioty prywatne, gospodarcze, firmy. Wszyscy, którzy nie licząc swoich godzin, nie licząc wolnego czasu, nie zastanawiając się, czy są zmęczeni, pomagali. Właściwie od pierwszych godzin kryzysu, wojny w Ukrainie. Opole zdało ten test naprawdę świetnie i my wszyscy jesteśmy dumni z Opola. My, pracujący w Urzędzie Miasta, wszyscy wolontariusze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, patrząc na ten ogromny zryw, porów serca, jaki przedstawili, pokazali mieszkańcy, to jest naprawdę coś bardzo wzruszającego, coś bardzo ważnego. Jak zastanawiamy się nad tym tak po roku czasu, no bo minął już prawie rok, to był chyba taki test, którego dawno nie mieliśmy na takie prawdziwe człowieczeństwo, ale też na taką solidarność międzyludzką i między państwami. Bardzo mocno podkreślamy też, jakie wsparcie Opole uzyskało ze strony miast partnerskich. To jest taki trudny czas, kiedy bardzo mocno czujemy, że jesteśmy w tym partnerstwie i gdy jest dobrze, i gdy jest trudno, gdy jest kryzys, gdy pomagamy komuś innemu. Ta gala to właśnie ten czas dla tych osób i podziękowanie tym, którzy pomagali. Oni bardzo często nie chcieli oklasków, byli gdzieś w cieniu, mówili, że mają mnóstwo rzeczy do zrobienia, że to jest takie naturalne, że nie wyobrażają sobie, że można zachować się inaczej, więc tym spotkaniem, tą nagrodą, tym konkursem chcemy im powiedzieć, jak ważni są dla miasta, jak ważni są dla tej solidarności międzyludzkiej i chcemy im podziękować.